W czwartek 19 marca odnotowano pierwszy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zachorowania na COVID-19 w powiecie Kozienickim. Tak wynika z komunikatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach. Czytamy w nim: Przypadek potwierdzony dotyczy dorosłej osoby powyżej 60 roku życia, która w ostatnim czasie wróciła do Polski z kraju o stwierdzonej transmisji koronawirusa. Już w trakcie podróży osoba ta zaobserwowała u siebie objawy mogące świadczyć o zakażeniu COVID-19. I bezpośrednio z podróży zgłosiła się do SPZO w Puławach, gdzie została poddana hospitalizacji. Na oddziale zakaźnym pobrano od niej próby do badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa. 19 marca państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Kozienicach otrzymał wyniki badań potwierdzające zachorowanie na COVID-19. W piątek 20 marca sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu Kozienickiego wyglądała następująco liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim 1 liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 1 liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową 44 liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym 116. Przypominamy, że aktualne komunikaty kozienickiego sanepidu są podawane codziennie o godzinie 14 na stronie www.kozienice.psse.waw.pl. Całodobowo działają też telefony alarmowe 514 218 800 oraz 500 863 848.